Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Good Company! Dalej nasza fabryka Lamatix musi zacząć prężnie działać, jesteśmy trochę pod ścianą i grozi nam bankructwo. Ja tutaj troszeczkę starałem się podreperować to, co, na czym ostatnio skończyliśmy, no ale zobaczmy. Zobaczmy, co nam dalej pójdzie. Lecimy dalej z naszym poziomem. I stworzyłem tam, z tego co pamiętam, tak, stworzyłem drugi, moi drodzy, assembly table, który pozwolił mi rzeczywiście przyspieszyć, żeby mieć za chwilę, mam nadzieję, tutaj to znamy, tak, jej wypowiedź, żeby mieć produkcję 7 kalkulatorów na dzień, ale zobaczcie, że jesteśmy mocno na minusie. Przegramy, jeśli przez 30 dni nie spłacimy po prostu pożyczki, więc to jest jakby wyznacznik tego, jak możemy przegrać w tej grze. Przez 30 dni jesteśmy na minusie i nie spłaciliśmy pożyczki, więc zobaczymy, czy za chwilę szlak trafi naszą firmę, czy jednak uda nam się to wszystko tutaj zorganizować i ogarnąć. Mam nadzieję, że te wszystkie tutaj postacie pamiętają, co jak robić. Bo tak patrzę tutaj, analizuję, jak one tu się poruszają, czemu tutaj nikt nie pracuje. Czy ja tu nie zatrudniam żadnego człowieka? Wiadomo, że zatrudniłem człowieka i tu jest jakby co stworzone miejsce pracy, ale być może... Może to było przed załadowaniem, być może. Tak mi się wydaje, że być może tu jednak nikt nie pracuje jeszcze. Chyba nie mam tu pracownika. Powiem wam szczerze, chyba naprawdę się tutaj nie zainstalował mi. Więc spróbujmy kogoś zatrudnić. Jeszcze, kto tu jest tani? O, tam ktoś za 20 w sumie są. Dobra, niech będzie. I ciebie zatrudnimy tutaj. Okej. Okay. Missing logistic connections. Czyli gra mi się musiała zapisać po prostu w momencie, kiedy jeszcze nie wszystko było tu gotowe. I tak mi się wydaje, że rzeczywiście tak jest, więc... Co robimy? Oczywiście będziemy chcieli, żeby ten ktoś, a może po prostu łatwiej będzie, stąd brał rzeczy, tutaj, tak jest, a tutaj kalkulator tu, a stąd kalkulator bezpośrednio do sprzedaży. I chyba teraz jesteśmy w stanie ruszyć z kopyta, bo za chwilę może się naprawdę pojawić wielki problem. Mam nadzieję, że teraz już tutaj ziomeczki ruszą i będą działać jak trzeba. Tu proszę bardzo, już przechodzę, już panu nie przeszkadzam. Dobra, jest podwójna produkcja kalkulatorów, także to jest git. Tu mam jeszcze jeden simple circuit, który mogę tu dorzucić w sumie, żeby był. Tak jest. No teraz za chwilę zobaczcie, baterii się... O, dobra, mamy to. Przynajmniej mamy to, mamy produkcję zrobioną idealnie. Dobra. Udało się. Chociaż zobaczcie, skończyliśmy... No jeszcze nie skończyliśmy tygodnia, mam nadzieję, że za chwilę kasa tutaj nam się nadrobi, bo akurat sprzedamy te wszystkie kalkulatory. No dobra. Time to get to some new research. Construct, analyze desk and research desk. Teraz to jest nam potrzebne. Then use any type of module and analyze desk to generate at least 4 basic research data per day. Czyli musimy mieć po prostu 4 punkty researchu na dzień mieć badane, tak? Czyli musimy po prostu resztkę rzeczy, które nie produkujemy, czy nie będą gdzieś produkowane, móc ogarnąć. To jest jeszcze kolejna osoba, jest. Nie wiem, czy ona mi po prostu się nie zapisała, że ma tam robotę, czy to jest... No właśnie, ona tu nie ma za bardzo co robić, ta kobitka. Także myślę, że no chyba... No podpiszemy ją na razie, nie wiem, tylko zobaczmy, ile tu jest osób. Czekajcie, tu jest osób 2. A tu ile osób pracuje w tej części? Też 2, no to chyba nie ma znaczenia gdzie. Podpiszemy ją po prostu pod jeszcze jedno. Czyli musiałem chyba, wiecie, bo jak wyszedłem z gry, nie wiem, w którym momencie ona chyba zapisała po prostu swoje rzeczy i dlatego... Nie wiem, w którym momencie zapisała swoje postępy i dlatego jest tak, a nie inaczej. Ale widzę, że chyba za dużo osób, bo widzę, że ona przez długi czas stała i nie miała co robić. Widać, że stoją, nie mają co robić. Tak, za dużo osób już tutaj jest jakby obsługiwanych. Znaczy, za dużo osób tutaj próbuje ganiać i nie mieć co robić, więc rzeczywiście trzeba będzie coś innego zrobić, tak? Instead of merely about upcoming market demand for this increased data storage. Okej. Upcoming market demand będzie na przedmioty, które mają zwiększone miejsce data storage, czyli miejsce przestrzeń dyskową, tak? Focus your research on memory bank module that takes this feature into account. Okej. Okay. To na razie musimy, jak widzicie... O, można kupić dodatkowe budynki w przyszłości. Create at least 4 basic research per day. Dobra. Ale na początku musimy w ogóle ogarnąć, co tu się dzieje, bo widzę, że niektórzy rzeczywiście nie mają co robić. Stoją i czekają, ponieważ nie ma co przenosić. A ten gość nie ma baterii, więc moi drodzy, trzeba będzie zbudować jeszcze jeden Tinker Table, który będzie obsługiwany, który będzie produkował, wydaje mi się, baterie, tak? Będzie, że będzie jeszcze w zasięgu. O, właśnie. Moim zdaniem nie będzie w zasięgu. Trzeba będzie coś zrobić, żeby ten zasięg tu zwiększyć, albo po prostu postawić kolejne jakby miejsce logistyczne. Więc zobaczymy. Logistyczny punkt, jeszcze jeden, który będzie obsługiwał tutaj być może też sprzedaż. O, myślę, że ten punkt może być tak nawet ustawiony, ten punkt logistyczny. I tę jedną osobę tutaj, proszę bardzo, ja ją tutaj od razu przemieszczam na ten punkt logistyczny.
bo za chwilę tutaj będziemy odpalać też kolejne biurka. To nie jest to. To jest miejsce do budowy tutaj. Czyli jeszcze ten Tinkerer Table nam się przyda. Tutaj postawimy go. No właśnie w tym miejscu, od razu szafeczka. Też trzeba ją tak ustawiać, żeby po prostu ona była też dobrze ustawiona względem ściany, żeby po prostu łatwo też było tym ludziom tutaj przychodzić. Na przykład ta jest ustawiona trochę średnio, więc najważniejsze byłoby, żeby tutaj ten jak najbliżej miał do surowców. On musi tu obejść, tak? Więc teoretycznie będę zrobić tutaj tak, przestawić ją w ten sposób i o tutaj, proszę bardzo, działamy. Tak, wiem, że grozi mi bankructwo. Analysis desk, potrzebny jest research desk. Ok, i zacząć oczywiście zamieniać to wszystko na hajs. Tego jak widzicie sami, na razie mamy duże długi. Musimy zacząć budować kolejne baterie, niestety. Niestety, więc bateryjka. Potrzebujemy tych baterii więcej, tak? One wymagają chemikaliów, metalu i plastiku. Więc teoretycznie można powiedzieć, że logistyka będzie dość prosta. Przeniesiemy po prostu wszystkie rzeczy, które są tu potrzebne. A, no właśnie, no nie. Zobaczmy, jak to wygląda. Potrzebuję chemikalia tu, plastik tu i metal tu. I teraz tak, to wszystko, co jest tutaj... Tu już można prościej. Wszystko, co jest tu, tu, a wszystko, co jest tu, tu, tak? A, i teraz bateria. A bateria musi lecieć tu. I ta bateria zostanie tutaj użyta, tak? Bo te baterie są tutaj potrzebne. Także to tak będzie wyglądać. Potrzebujemy też osoby, która będzie pracować w tamtym miejscu. Także wyszukajmy kolejnej osoby, która będzie w miarę tania. Wszyscy... O Jezu, zobaczcie, jakiś bug może wyszedł. Wszyscy są teraz za 20. Wow, za 20 i za 200. Coś się popsuło. Zobaczcie. Coś się chyba schromoliło, ponieważ wszyscy ci osobnicy mają dokładnie te same ceny i dokładnie tę samą również płacę minimalną. I tyle samo trzeba im też płacić. No dobra, mam nadzieję, no właśnie, bo tutaj problem jest to, że nie mamy tych baterii. Mam nadzieję, że jak zwiększymy produkcję baterii, przestanie być, prawda, zatrzymany cały nasz tutaj proces. Bo ewidentnie nie produkują się kalkulatory ze względu na brak rzeczy. Dobrze. Teraz tak, co trzeba zbudować? No kolejne rzeczy, które trzeba będzie budować, to jest oczywiście assembly table, to mamy. Potrzebujemy research desk i analysis desk. Modules into research points and research technology using research points. Dobra, mi się wydaje, że analysis desk musi być, miejsce na analizy musi być tutaj. Myślę, że tak. Design table będzie można, wiecie co, w ogóle myślę, że przeniesiemy, bo to są rzeczy, których nie potrzebujemy tu za bardzo logistyki. Ja je przyniosę gdzieś z daleka, bo to... To jest zależne, gdzie my tam musimy co jakiś czas iść, ale to nie jest potrzebne tutaj, żeby tutaj to stało. No dobra, analiza, research, dobra, analiza. Tutaj, tutaj w rogu analizę i zobaczmy, co my tu możemy analizować. No możemy sobie wybrać, co będziemy mogli analizować, albo możemy zacząć produkować rzeczy, które będziemy poddawać analizie, na przykład wooden cases możemy zacząć tworzyć, tak? Zatrudnić ludzi, którzy będą po prostu to badać. Na razie jesteśmy cały czas na minusie. Mamy 17 dni, żeby wyjść z bankructwa, bo inaczej będziemy mocno dostawać w dupkę. Mamy Sunday, o nie, mamy Sunday. Dobra, rzucaj, zanim się dzień skończy. Zdążył. 4800. Ale moi drodzy, dalej nie wyszliśmy z długu. Jeśli tego nie zrobimy w ciągu 16 dni, to niestety, ale... To będzie oznaczało nasze bankructwo, więc muszę poczekać chwilę. Nie kupować, nie sprzedawać nic. Musimy wyjść z tego bankructwa. Bo będzie naprawdę mocno, mocno słabo. Jak ten koleś tu w ogóle widzicie, ma nadmiar rzeczy, więc myślę, wiecie, co jakiś czas mogę zrobić tak, że wziąć te wszystkie circuit boardy na przykład i po prostu je sprzedać. One zawsze jakiś tam hajs mi dadzą. Jest to hajs oczywiście jednorazowy, co prawda. No ale właśnie, sami widzicie, że tutaj tych circuit boardów naprawdę jest mega dużo, mamy nadwyżkę, więc będzie można w ogóle circuit boardy, moim zdaniem, nawet i wydaje mi się, że to jest dobry motyw, żeby właśnie je badać. Tylko nie wiem, czy circuit boardy są rzeczywiście częścią, którą można zbadać. Zaraz zobaczymy, czy one mogą iść, mogą być komponentami, które będziemy prowadzić research. Zaraz sprawdzimy. No, widzicie, nie. Niestety nie ma ich na liście. Więc trzeba zrobić coś, produkt, jakiś element. Możemy tylko i wyłącznie skanować moduły, a nie jakby półprodukty do stworzenia tych modułów. Także ewidentnie moglibyśmy zrobić, ewentualnie moglibyśmy zrobić tak, że jeszcze jeden simple circuit będziemy tworzyć. No ale to mówię, to zobaczymy, jak wyjdziemy z tych długów, bo na razie jest bardzo słabo i może okazać się, że teoretycznie nie będzie już w przyszłości. Może się okazać, że nie będzie jutra, bo mamy za dużo ludzi, za dużo trudnienia, za dużo ludzi płaci, za dużo ludzi tu pracuje i mały jest zysk. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Tak, moi drodzy, zostało nam ostatnie, znaczy mamy informację. Try to sell module story and company you can deconstruct workstations to get a refund. A no właśnie. No właśnie, możemy, wiecie co, dobra, to trzeba będzie to zrobić. Trzeba będzie to zrobić, moi drodzy, trzeba na razie sprzedać te wszystkie rzeczy, żeby dostać refund. Także na razie analysis desk schodzi, na razie design desk dostaje refund, żeby jak najwięcej rzeczywiście móc tutaj rzeczy zatrzymać ze sobą. Sell modules stored in your company. No właśnie, mogę też moduły sprzedawać. Dlatego tu chociażby zbieram cały czas te circuit boardy, żeby móc je też tutaj posprzedawać. I w sobotę musimy dostarczyć wszystkie rzeczy on was zatrzymać, którym nikt nie przenosi tego. Ja to zrobię samodzielnie w takim wypadku. Żeby te kalkulatory rzeczywiście wylądowały tutaj. Przed niedzielą. Musimy zrobić duże zyski, żeby wyjść z tego bankructwa. Bo inaczej, kurczę, będzie po nas. Tak? To będzie koniec gry. Innymi słowy. Także tutaj zbieram te wszystkie kalkulatory, które robię po prostu samodzielnie. Samodzielnie staram się tutaj zbierać i je po prostu magazynować. Mam nadzieję, że ten zysk będzie już na tyle duży, że damy radę. Chyba damy radę. Daliśmy radę, jesteśmy na plusie. O matko. Uhuu! Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na plusie. Ale jak sami widzicie, jest ciężko. Jest, kurczę, ciężko. Także będziemy musieli naprawdę tutaj troszkę popracować nad tym, żeby móc jakby te produkcje jakby przyspieszyć. Zobaczcie, to też są cztery miejsca i dopóki oni nie zrzucą tych rzeczy, to kiepsko. Może powinniśmy duży shelf postawić, bo jestem ciekawy, ile kosztuje, jaka jest różnica między zwykłym shelf a dużym shelf? To jest medium shelf, to tiles, widzicie, 4 sloty, 12 slotów. Być może powinniśmy postawić medium shelf, żeby móc zbierać kalkulatory w jednym miejscu. Co wy na to? Moim zdaniem to będzie całkiem niegłupia rzecz do zrobienia. Więc medium shelf kupiłem i teraz czas na zmianę logistyki. A mianowicie, kalkulatory na medium shelf i to na medium shelf, chociaż teoretycznie, dobra, na medium shelf, tak, ok. I teraz te kalkulatory stąd będą chciały być sprzedawane tu bezpośrednio. Więc kolejna jakby półka, ale to tylko dlatego, żeby teraz uwolnić te półki. Bo jak widzicie, teraz teoretycznie tu cały czas jeszcze są te połączenia, ale już je tutaj usuwamy. Tak samo tutaj usuwamy połączenia. Nie zbieramy tego już tutaj. I teraz będziemy chcieli może bardziej logistycznie tutaj poprzestawiać, czyli innymi słowy zabrać tę półkę na razie. Zabrać tę półkę i postawić tę półkę tutaj na przykład, tak? O! I teraz mamy większe półki, do których mogą dostarczać produkty. A te półki nam się przydadzą, gdy będziemy chcieli tworzyć kolejne rzeczy. Więc na razie design, zobaczcie, sprzedałem, ale mam też cały czas tutaj ten problem z tym, że mamy nadprodukcję tych chipów, więc myślę, że z tego też trzeba będzie coś wykombinować w przyszłości. Dobra, będziemy chcieli je sprzedawać, ale też tak jak mówię, nadprodukcja chipów jest o tyle spoko teoretycznie. Tak, właśnie 9, żeby wyjść z bankructwa, no niestety. O tyle tutaj jest niespoko, a będzie trzeba zrobić z tego zaraz coś spoko. Staram się, czy nie będę mieć osobnego, jednego człowieka, który zawsze będzie przenosił, wiecie co? Mam wrażenie, że potrzebujemy człowieka, który będzie przenosił nam bezpośrednio tylko i wyłącznie z tego tutaj, zawsze. Żebyśmy zawsze mieli 100% produktu sprzedanego, co wy na to? Zatrudnimy taką osobę. Czy możemy, no tak, coś się ewidentnie tutaj schromoliło, zobaczcie, jeśli chodzi o randomizację, ale tak jak mówię, jest to early access, więc się nie przejmujcie. Ja się nie przejmuję, to jest całkiem spoko cen. A, i teraz tak, medium staff. A no właśnie, tylko że problem jest taki, że ja nie mogę ją podpisać, nie mogę jej podpisać tylko i wyłącznie pod jedno zadanie. Ja mogę nie mogę jej powiedzieć, weź mi tutaj tylko i wyłącznie obsługuj tę szafkę. Otóż nie. Ale szkoda, że ja nie mogę na przykład zrobić takiego punktu, gdzie mogę wydzielić tylko co jest do robienia. Wtedy mógłbym na przykład tylko i wyłącznie punkt logistyczny postawić w takim miejscu, żeby te półki były ogarniane tylko przez jedną osobę. Dlatego dobrze mieć chyba rzeczywiście punkt zrzutu z daleka od miejsc pracy, żeby można było rzeczywiście ten punkt logistyczny tak ustawić, żeby ona na razie ją zwolnię. Albo nie, już nie będę jej zwalniał, bo zapłaciłem dużo za nią, zaraz znajdziemy jej jakąś robotę, prawda? Dobra, mam wrażenie, że możemy zacząć też, tutaj mamy zbieranie Simple Circuit, ale zobaczcie, chyba jest na maksa, one są tutaj pozbierane, jest 20 ich. Więc jak zrobimy jeszcze jedną produkcję, na przykład tych, o, już mam bankructwo. W ogóle co tu się dzieje, że nikt tego naprawdę nie zbiera? To trzeba będzie coś tutaj poprzemieniać, bo nie podoba mi się to, że tutaj bardzo rzadko, ojoj. Bardzo rzadko są tutaj osoby, które się tym zajmują, żeby po prostu zrzucać te rzeczy.
Też wydaje mi się, że to będzie za małe za chwilę, jak będziemy dużo sprzedawać, prawda? Także potrzebuję osoby, która, kurczę, naprawdę zajmowałaby się sprzedażą, bo jak tego nie dopilnujemy, żeby cały czas sprzedać te kalkulatory, to nie będziemy mieli zysku i będziemy cały czas w fazie bankructwa siedzieć, prawda? O, 7800. No, niby jest okej, ale to wciąż jest za mało, tak? To wciąż jest za mało, żeby utrzymać naszą firmę. Więc, ja tutaj będę oczywiście chciał research, robić inne takie rzeczy, ale z drugiej strony, kurczę... Dobra, zobaczymy. Postawimy teraz ten... assembly, nie. Tu chcemy robić analizy, tak? Research desk, technology research points, a tu convert, dobra. I teraz tak. Będziemy chcieli, ażeby tutaj pracowała nam tutaj ta osoba właśnie. O, ty będziesz pracować tu przy researchach. A my przy researchach będziemy chcieli, żeby się jednak Simple Circuit analizowała. I ona sobie pójdzie. Sama sobie pójdzie? Nie pójdzie, bo musimy zrobić logistykę. Więc chciałbym, żeby tutaj ona bezpośrednio brała... Gdzie tutaj mamy te? Tu mamy te Simple Circuit, ale ich naprawdę mamy dużą produkcję, więc nawet nie ma tu problemu, żeby po prostu nadwyżkę brać i tutaj po prostu to badać. Więc ona sobie będzie poszła sobie i teraz weźmie te rzeczy, chociaż teraz nie wiem, czy przodkiem nie wzięła wszystkiego. Nie wzięła, wzięła tylko część. I teraz będzie analizować. I ta analiza będzie nam dawała punkty, tak? Więc na razie musimy mieć... Create and spend at least 4 basic research data on research each day. Ale no i tak muszę, kurczę, zabezpieczyć... Muszę zabezpieczyć produkcję kalkulatorów. Zastanawiam się, czy nie będę chciał stworzyć z tych rzeczy, które tu jeszcze produkuję, stworzyć innego kalkulatora, który też będę mógł sprzedawać. Znaczy, najważniejsze jest to, żeby też tutaj działali dość sprawnie i sprężnie. Na razie możemy na przykład zbudować jakiś prototyp o wiele bardziej takiego zwykłego kalkulatora, bo zobaczcie, tutaj na tych szafkach mamy teoretycznie na przykład Simple Case Max. A teraz na przykład, zobaczcie, LED Array są problemem, a nie na przykład Battery Stacki, więc to widzicie czasami, że produkcja też się zmienia. A przede wszystkim mamy też nadprodukcję chipów. Bo widać, że już któryś raz mogę te chipy brać i po prostu je sobie tutaj wręcz ręcznie sprzedawać. I znowu mamy problem. No zobaczcie, ile kalkulatorów tu czeka i nikt tego nie obsługuje, tylko zrzucają te kalkulatory. Wydaje mi się, że potrzebuje jednak logistyczny punkt i trzeba będzie na to zwracać uwagę w przyszłości. Potrzebuje punkt logistyczny, który będzie obsługiwał tylko i wyłącznie... Patrzcie, o, może tak. Punkt logistyczny, który obsługuje tylko i wyłącznie tę szafkę. Bo teraz już się ogarnęli, prawda? Ale z drugiej strony, no... No właśnie. Mam nadzieję, że to zadziała. Dzięki temu też będę... Dobra, sobie to punkt logistyczny w dziwnym miejscu, ale no niech tak będzie. I też będę chciał w takim wypadku przestawić mu tę szafkę, żeby punkt logistyczny nie był brany pod uwagę tutaj przy to... O, tu postawimy ci to miejsce. Dzięki czemu kogokolwiek przyczepię do tego punktu logistycznego, będzie mógł zajmować się... O, widzicie, tu mamy jednak... Dobra. Ale nie, oni nic ci mają. Bardzo dobrze, że mają mało roboty. Potrzebuję po prostu kogoś, kto będzie mi tutaj teraz zajmował się tą częścią, tak? Czyli jak tutaj na razie, to też jest potrzebna osoba tutaj, więc myślę, że trzeba zatrudnić kolejną osobę. Nie wiem, czy nie zatrudniam ich za dużo. Wszyscy się okazało, że dosłownie za to sam hajs teraz chcą pracować, więc no okej. No i teraz mam babkę, która powinna zawsze ogarniać medium shelf i zawsze uzupełniać co trzeba. Chociaż jak widzę, teoretycznie chcę poobserwować, co ona robi. I ona teoretycznie również incoming zone obsługuje, widzicie? Obsługuje również incoming zone. To mi się nie podoba. Biorąc pod uwagę, że mamy... Dobra, chronić to. Zbieram to wszystko. To mi się nie podoba. To trzeba coś zakombinować, bo tu naprawdę jakieś priorytety powinna ta gra pozwolić nam tutaj zrzucać, bo inaczej co jest grane? Dlaczego ja podszedłem? Dawaj te kalkulatory, bo potrzebuję hajsu. O, nawet nie zdążyłem ich sprzedać, prawda? Także cały czas jesteśmy na blisko bankructwa. Ale tak jak mówię, no tutaj teoretycznie rzeczywiście, skoro tu jest... No teoretycznie, zobaczcie, w tym miejscu jest obsługa... Widzicie, które są zielone rzeczy, tak? Więc teoretycznie też obsługuje incoming zone, więc wiemy, że cokolwiek potrzebuje stąd rzeczy, to one będą dostarczane przez kogoś, kto tutaj pracuje. Więc teoretycznie być może ten punkt logistyczny musimy znowu przenieść. Postawić go gdzieś tak, że na przykład obsługuje tylko outgoing zone, nie? Właśnie na przykład tutaj. Co tutaj teraz są te szafki, tak? Ale na przykład tylko na przykład tu. No to jestem bardzo ciekawy, czy to by coś dało. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co ona tutaj... A, co ona teraz tutaj nic nie robi teraz, tak? Nie ma teraz pracy. Bo nie rozumie, co może robić, dlatego że ta... Medium shelf też trzeba przenieść. No takie małe niuanse. Tak zrobimy. I dzięki temu ona teraz, zobaczcie, ma to w... O! Ale teraz ma to.
ma to teraz już tutaj jakby... Już się... A znaczy, mamy, niby mamy tutaj podwójną produkcję tych LEDów, ale i tak, kurczę, nie do końca są w stanie robić je na czas. Ale dobra, babeczka idealnie, dobra, już zrzuca. Już zrzuca. Teoretycznie moglibyśmy zrobić jeszcze prościej to. Czyli moglibyśmy po prostu powiedzieć, hej, od razu z Assembly Station na Outgoing Zone. Zamiast robić pośrednika. Może to byłoby o wiele łatwiejsze do ogarnięcia, nie? Ale na razie zrobiliśmy tak, cokolwiek będziemy produkować, będziemy tu zrzucać, więc będzie ta babeczka to po prostu to znosić, ale myślę, że rzeczywiście można by pomyśleć o tym, żeby zamiast zatrudniać te osoby, po prostu bezpośrednio, żeby z Assembly Table odnosili 6600. No, wychodziliśmy z długu, ale cały czas zarabiamy za mało względem tego, ile potrzebujemy tutaj rzeczy, żeby zatrudniać ludzi, tak? Więc musimy zrobić ten... Ogólnie musimy, co ona tam nam polecała zrobić? Memory Bank Module, ale to za chwilę na razie. Musimy na razie zacząć też ogólnie odwalać kolejną część, czyli potrzebujemy robić Research Desk. Nam jest też potrzebny, o właśnie, stół do researchu gdzieś tam na brzegu, bo tutaj niepotrzebne to żadne połączenia są. Tu jedyne co trzeba robić to Open Tech Tree i teraz musimy zdecydować co chcemy zrobić. Plastic Cases. Możemy dać plus 2 do Market Discovery tutaj będzie. Dobra, możemy zrobić. Niech będzie Plastic Cases, proszę bardzo. Na razie mamy osobę, która może być zatrudniona, więc ja sam mogę tutaj teoretycznie działać. Mogę powiedzieć, że 10 rzeczy mogę zrobić sam. No i teraz będę rzeczywiście sam robił i przy okazji tu patrzył kątem oka, jak to też wygląda. Wygląda na to, że mamy piątek, a tylko 4 kalkulatory są gotowe. Także sami widzicie, cały czas jesteśmy na minusie i to mnie trochę martwi, ale mamy kolejny milestone. I teraz musimy kupić budynek. Świetnie, że mam akurat na to kasę. Więc kolejny budynek... Notice your little room, there is no here. Okej, okay, no cały czas mamy jeszcze miejsce, ale w razie czego dali nam kolejny budynek. Tylko kolejny budynek, który oczywiście trzeba kupić, tak? Więc na razie powiedzmy sobie, a zrobiliśmy 17%, dobra, zrobiliśmy robotę. I co, mamy kolejny budynek, który możemy kupić. Zobaczymy ile on kosztuje w ogóle, bo jak znaczy... O! Ale dostaliśmy grant 25 tysięcy, zobaczcie. 20 tysięcy... Przepraszam, 20 tysięcy on w ogóle kosztuje. Incoming Zone 1 i Outgoing Zone. No proszę bardzo, też jest Incoming Zone i Outgoing Zone. Możemy kupić ten budynek, proszę bardzo. O, to jest ciekawe, 20 tysięcy kosztuje. Dobra, kupimy. Niech będzie, bo to jest kolejny milestone przy okazji do zrobienia. Electronics Workbench, proszę bardzo, mam nowy workbench. Money received 15 tysięcy za zrobienie tego zadania. Dobra, to przynajmniej wyszliśmy mocno z długu dzięki temu. Gain some market. Dobra. Słyszałem newsy. New device being hyped all over. Pocket computer, proszę bardzo. Takie rzeczy musi... Blueprints were leaked from... O, wyciekły z jakiegoś japońskiego laboratorium. Okej. Okay. Musimy sami zaprojektować i zacząć je sprzedawać. Amazing work. O, bardzo jest zadowolona z naszej pracy. Zrobimy świetną jesteśmy ekipą. No dobra. No i zobaczmy. Może rzeczywiście kolejny jest incoming... Czy mogę przestawiać incoming i outcoming zone? Nie, moi drodzy, incomingi i outcomingi nie mogę niestety przestawiać ich, więc tutaj jakby ważne jest, żeby też to tak rozplanować. Co jest specyficzne, tak? Ja wolałbym pod te punkty logistyczne sam zdecydować, co będę chciał podpiąć. Tak jak to było w Little Big Workshop właśnie było, także pod te punkty logistyczne można było... The destination target can be outside of the... Not the Aha, no tak, destination target can be outside, no tak, ale ogólnie no przydałoby się coś, co na przykład tylko i wyłącznie... operowałoby na outgoing zone, a nie na incoming, na przykład gdzieś tutaj postawić, tak? I wiemy, że tutaj ktokolwiek będzie podpisany do tego, będzie pracował tylko na outgoing, tak? No, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Niebawem, jak mamy drugie pomieszczenie, to trzeba będzie jakby to też tak to rozplanować, żeby ludzie mogli faktycznie, przemieszczać te przyrządy wszystkie i wszystkie nasze produkty na zewnątrz. Żeby dawali radę, to wynosić wszystko, tak? Przeprowadzać. No właśnie to mnie to znowu martwi, tak? Że mamy tych chipów za dużo, ale z drugiej strony teraz mamy też... musimy skupiać się też nad inną produkcją. Więc dobra, te chipy to jest 50 razy 5, więc to zarabiamy teoretycznie 250 golda na tym, ale zawsze lepsze to niż nic, prawda? Dobra, Research Desk też się przyda... A teraz co jest naszym zadaniem? Musimy zarobić... Earn at least with pocket computers. Aj, widzicie. I teraz naszym zadaniem jest już ten główny nasz moduł jest teraz dostępny. Czyli musimy te pocket computers zacząć produkować i zacząć je też sprzedawać.
No dobra, ale przydałby nam się coś pośredniego moim zdaniem, nie? Nie czujecie, że przydałoby nam się jakieś pośrednie jeszcze rzeczy do zrobienia? Coś, co pozwoliłoby nam jeszcze tworzyć jakieś mniejsze kalkulatorki, sprzedawać je chociaż za tanie, ale mieć większy zysk, bo na razie mamy stratę. Znaczy, teoretycznie nie mamy straty, ale wiecie, o co chodzi, tak? Teoretycznie obawiam się, że nie jest milusio. Design Desk ostatnio sprzedałem, to już go tutaj z powrotem postawię. Zobaczymy, co tu jest potrzebne, żeby stworzyć Create New Pocket Computer. I teraz zobaczymy Wooden Case, nie mamy, a widzicie, tylko Wooden Case jest potrzebny. Okej, to Wooden Case jest, Create Product i zobaczymy, co jest nam potrzebne, żeby zrobić je, zrobić go w miarę nieźle. Affecting Drawbacks, musi poniżej być tej wartości, a tutaj powyżej tej wartości. Data Storage. Okej, Simple Circuit, powiedzmy, że umieścimy go tutaj. Widzę, że Simple Circuit musi być razy 3 nawet, o kurczę, to jest jednak robota. Dobra, potrzebujemy 3, Battery Stack. Potrzebuję. Oj, za chwilę zaczniecie się, hit loss będzie za duży. I będzie, przekroczymy wartość i będzie słabo. A bateria? Właśnie dlaczego? Ta bateria nic nie zwiększa, czy mi się wydaje? Czekajcie. Może bateria tu nie jest potrzebna? Nie, display. A teraz jeszcze potrzebny jest display. Czyli potrzebujemy LED array. Tak, też potrzebujemy ich 3. Na razie jakkolwiek je łączę. I teraz data storage, ale... Gdzie mam cokolwiek za... Wiecie co? Mam wrażenie, że myśmy nie wynaleźli jeszcze... Haha, mikrokomputer. Myśmy nie wynaleźli jeszcze odpowiednich rzeczy, żeby móc to zrobić, zobaczcie. Tu niestety, ale jest... Tu nie jest gotowe. Nie mamy odpowiednich rzeczy! Tu możemy zrobić rzeczywiście plastic case, być może wtedy będzie mogli. A tu mamy LED matrix. Market discovery. Jestem ciekaw, co to robi, ten plastic case, czy ten LED matrix, czy on... Zobaczcie, basic... Czy możemy zobaczyć, co on w ogóle daje? I chyba nie za bardzo. Musimy dlaczego skupić się na tym plastic case'ie. Ach, przepraszam, zobaczcie, tu są nowe rzeczy. O Jezu. Metal case, small register bank. Co on daje? Small register bank. To wydaje mi się, że to może zwiększać tier trzeci. LED matrix może być też czymś bardziej zarąbistym. Czyli teoretycznie metal case. Ale właśnie najlepsze jest unlocks plastic case. Tu unlocks metal case. A tutaj możemy zobaczyć, co to robi. Crafted with features data storage 02, zobaczcie. Tutaj jest data storage 02. Tu mamy dokładnie, możemy zobaczyć, co to daje jednak. Znaczy, na szczęście jest to widoczne. Data storage 0.2, ale też jest wave i noise pollution. Tutaj mamy tylko i wyłącznie processing power 0.4, czy potężniejsze niż ze swojego circuita. Jak sami widzicie, i do tego potrzebna będzie simple circuit, electronic parts i plastic parts. O! Plastic parts! Coś nowego! To coś nowego. Co będziemy pewnie musieli tutaj przez incoming... Coś czuję, że dzisiaj tego chyba nie ogarniemy wszystkiego, dzisiaj w odcinku, ale no, okej. Okay. Ja postaram się jakoś to zastanowić się, jak to zrobić dobrze. Uznałem, że ewidentnie potrzebuję jeszcze jednego gościa, który będzie nam robił LED array'e, bo wydaje mi się, że to zwiększy nam wtedy produkcję. Teraz możemy sobie po prostu przenieść jedną tutaj z tych shelfów, że tutaj był dostęp do tego i na te tutaj dostarczać wszystkie rzeczy, które są potrzebne w logistyce, czyli standardowo, skoro chcemy tu Tinker Table taki mieć, to tu potrzebujemy tylko i wyłącznie electronic parts, tutaj electronic parts, tutaj i LED array'e tutaj, a potem te LED array'e z powrotem na naszą najważniejszą półkę, czyli tutaj. Jak widzicie, trochę też poprzemylałem tutaj, bo uznałem, że to trzeba też trochę zoptymalizować. Teraz ustawiłem tak bardziej te stoły, żeby szybko mogły dojść do tej szafeczki, gdzie są najważniejsze rzeczy. I też czuję, że ta szafka powinna być wielkości 2, prawda? Tak mi się wydaje, wielkość 2 powinna być. Oczywiście potrzebujemy kolejnego pracownika. Kolejny pracownik będzie tu pracował i on będzie na razie zajmował się znowu LED array'ami. No potrzebujemy więcej tych, zdecydowanie więcej tych lampek, żeby, bo widzicie, sami produkcja stoi, a nie zarabiam. Miałem tam 17 tysięcy, nie zarabiam, więc no, będzie trzeba to ogarnąć. Żebym ja w ogóle mógł zarabiać hajs na tyle, żeby móc to też, te researche wszystkie pocisnąć w odpowiedni sposób, też potrzebuję, dobra, potrzebuję też osoby, która będzie jednak za mnie tutaj, mimo wszystko, proszę bardzo, tutaj pracować i będzie mi zarabiać też te punkty, tak? No bo rzeczywiście potrzebuję kolejnej ziomeczki, kolejnego pracownika do tego. Udało nam się zrobić plastic case jako kolejną rzecz, która była aktywna. Mamy plastic case, który też zwiększa, zobaczcie, market discovery. Nie mam pojęcia właśnie, jak to wpływa na sprzedaż,
Ale cóż, no potrzeby na pewno Small Register Bank, a też potrzeby ten Simple Circuit zamienić na Logic Circuit, tak? Czyli na potężniejszą wersję. Więc możemy zacząć też research tego przy okazji, chociaż też możemy zacząć nawet. Muszę zrobić jednak te wszystkie potężniejsze, zrobić researche. Dlaczego? Ponieważ bez tego nie jestem w stanie zrobić tego potężniejszego dzieła. Nie jestem w stanie w żaden sposób zmontować tego mini komputerka i nie możemy na tym zarabiać hajsu. Tylko coś czuję, że za każdym razem, jako że ledwo tutaj przędziemy, naprawdę, kurczę, wychodziliśmy od 17 tysięcy, więc ja czuję, że cały czas jest jakaś lekka strata tutaj. Nawet mimo zwiększenia tutaj pracy nad kolejnymi, kurczę, bateriami. Nie wiem przypadkiem, czy za chwilę nie będę te nowe rzeczy chciał wstawić, tych nowych rzeczy będę chciał zaprogramować tutaj w Assembly Table, czy po prostu tworzyć z jakichś innych produktów rzeczy. Choć z drugiej strony ciężko mi jest zmniejszyć komponenty i sprzedawać inną rzecz, ponieważ rynek tego nie potrzebuje, tak? To jest minimum, jakie spełni... Ten kalkulator, który tu widzieliście, to jest taki minimum, który żeśmy przygotowali, używając tego tutaj designu. Tu próbowałem sobie coś pokombinować z nowym blueprintem, ale kalkulator 2.0 no jest jakby minimum, tak? No czy teoretycznie moglibyśmy tutaj prawdopodobnie LED Array zmienić na ten LED Matrix, może byłoby to o wiele bardziej wydajne, ale mimo wszystko maksimum price jest 600 i chyba rzeczywiście po tej cenie kupują, bo mamy Market Appeal 5.0, mimo wszystko, ale no to i tak nie mogłem, to jest, zobaczcie, wszystko wyśrubowane co do jednego elementu, więc no tak czy siak nie mogłem z tego zrobić lepiej, więc oni muszą montować to z tych elementów. A nie wiem, czy przypadkiem te nowe rzeczy, to trzeba by przeanalizować statystyki, czy dałoby radę zbudować lepszą na przykład baterię i ją wrzucić, zamienić tutaj, żeby byłoby to bardziej optymalne? Ciężko powiedzieć. Cena też nie wpływa jakoś, nie wzrasta przez to, nie? Logic Circuit, udało nam się kolejną rzecz tutaj wynaleźć, więc mamy Logic Circuit, który... Tutaj w ogóle jest najciekawsze, to jest Market Discovery jest plus 6, a tutaj Market Discovery jest o wiele niższy, ale to pozwala nam zrobić, zobaczcie, Processing Power jest 0,4, tu Processing Power jest 0,2, czyli teoretycznie taki jeden nam wystarczy, w ogóle też Market Price jest wyższy, 140 za sztukę, 70 za sztukę, moglibyśmy sprzedawać ogólnie być może części, zamiast je robić research z nich, to może byśmy mogli po prostu te rzeczy budować tylko po to, żeby je sprzedawać. Kolejny byłby to zysk. I dlatego zastanawiam się, co tu zrobić, żeby to faktycznie działało. Tu mam też... Aha. No tak, bo muszę zacząć coś nowego wynajdywać, więc wydaje mi się, że teraz wynajdę rzeczywiście tarzeń, która jest potrzebna. Zobaczcie, przestałem na razie produkować punkty. Niech będzie Small Register Bank, niech się zacznie wynajdywać. Potrzebuję nowej rzeczy, którą chciałbym zacząć zamieniać na punkty, bo na razie przerwałem circuity, bo tu miałem tak, wydałem, czułem, że mamy ich mało, więc lepiej będzie chyba teraz na przykład badać simple case'y na przykład, nie wiem, tak mi się wydaje, że może simple case'y byłoby teraz milej tutaj ogarniać, więc po prostu tutaj będziemy chcieli zamiast tego zrobić nie plastic case, tylko simple case'y zacząć badać, tylko żeby badać simple case'y też muszę zacząć je tutaj zbierać skądś. Także 6000 na razie, okej, 6000, dobra, logistyka. Musimy skądś brać plastic case, one są tutaj. One bardzo blisko jest, zobaczcie. Plastic case, proszę bardzo, tutaj. Stąd będzie mogła je brać. Mam nadzieję, że ogólnie poradzi sobie z zadaniem. Tu muszę zaznaczyć babeczkę, żeby z powrotem mogła pracować nad tym. Bo trochę będzie tych plastikowych case'ów zbierać, co oznacza, że może niebawem ich zabraknie. Ale już mam nadzieję, że no, plastikowe case'y tak się szybko robi, że widzicie. Mamy brak. Sami widzicie czego? Mamy brak znowu tych circuitów tutaj, tych simple circuit. Mamy znowu za mało, więc już praca, już produkcja, prawda, stoi. Więc dobrze byłoby sobie, coś wynaleźliśmy, więc może zaczniemy to produkować po prostu. Tinker table zaraz postawimy kolejny. I postaramy się, dobra, to teraz jak już tutaj, a jeszcze to zmieszczą się dwa miejsca pracy. Będziemy chcieli tworzyć nową rzecz. Tę rzecz będziemy chcieli tylko stworzyć po to, żeby ją sprzedawać. Czyli, no, byśmy chcieli na przykład zrobić plastic case'y, wymaga... simple case'y, no dobra. A wood case'y wymagają, no właśnie, nowego surowca, co możemy sobie robić i wood case'y możemy sprzedawać. Zobaczcie, 110. Market price tak samo, no simple 110 za sztukę. Też byłby moim zdaniem dobry taki dodatkowy przychód, moim zdaniem. Plastic parts mamy też, możemy robić, patrzcie, plastikowe części. Ja z jednego aż 50 można sztuk zrobić, ale dobra, wydaje mi się, że możemy to zrobić. Wtedy potrzebujemy w takim wypadku jeszcze tutaj przynosić, potrzebujemy dostawy drewna w takim wypadku, to bierzemy dostawę drewna. I teraz będziemy po prostu starali się zarabiać więcej hajsu na jakichś rzeczach, których nie będziemy korzystać, ale po prostu może w przyszłości będziemy je na przykład zamieniać na...
Możemy w przyszłości też zamieniać po prostu na punkty doświadczenia. Na punkty, nie doświadczenia, kurczę, tylko punkty researchu. O, to chciałem powiedzieć. Zobaczcie też jedną rzecz. Electronics Workbench tworzy Simple Circuit i Logic Circuit w 4 sekundy. Natomiast Tinkertable tworzy je w 10 sekund, więc moim zdaniem, żeby przyspieszyć w ogóle, o Small Register Bank mamy, żeby przyspieszyć robotę, moglibyśmy właśnie coś takiego odpalić. Zróbmy zatem LED Matrixy teraz. No bo zobaczcie sami. 4 sekundy. Small Register Bank tak samo. To są dodatkowe rzeczy, czyli moglibyśmy zastąpić po prostu te miejsca pracy innymi miejscami pracy. Zobaczmy, czy rzeczywiście to przyspieszy robotę z nimi. Czyli innymi słowy, będziemy chcieli zatrzymać tutaj na razie crafting, czyli teoretycznie chcę spowodować, żeby tutaj nikt nic na razie nie robił. Także myślę, że na razie ciebie będziemy... Ziomuś. Na razie przestań pracować. Tak jest. Zrobimy pewną zmianę. Sprzedamy to, tylko oczywiście to jest koszt. Patrz, mam 4000, znowu jesteśmy trochę na minusie. Sprzedamy sobie to. I tutaj postawimy Electronics Workbench. Coś nowego. O tak. I to będziemy chcieli ten Simple Circuit dalej tworzyć. I teraz potrzebujemy logistykę tu uruchomić. No, już będziemy za chwilę mieli zagrożenie. No i logistyka wymaga nam teraz ustawienia wszystkiego tutaj jak trzeba, więc przede wszystkim chcemy tutaj tak, chcemy tak i to co stworzymy chcemy puścić tu. I to jest wszystko, co nam jest potrzebne, tak? To jest jedyna zmiana. Oprócz tego chcemy też zatrudnić tego gościa, co tu się teraz nudzi, żeby pracował tutaj. I teraz powinien to tworzyć w 4 sekundy, prawda? Też zapomniałem, że tutaj w sumie można powiedzieć jeszcze jedno, to patrzcie, o wiele szybciej produkuje, no zobaczcie jaka jest różnica. No to moim zdaniem też bardzo mocno wpływa na jakość, to mi się też podoba. To bardzo mocno wpływa na jakość i prędkość tworzenia. I tak samo Logic Circuit też będziemy tworzyć używając tych. Oczywiście tutaj używając tych tutaj stołów. Tak, myślę, to też przyspieszy robotę, a też przyspieszy nam nie dość, że robotę, to jeszcze dzięki temu będziemy mogli więcej sprzedawać prawdopodobnie, tak? Tutaj widzicie, na razie się nudzą, ale o, Simple Circuit teraz rzeczywiście przyspieszyła pracę nad nimi. Tak samo teraz dzięki temu też te nasze tutaj te chipy, które tworzymy, nadmiar, że tutaj ten nadmiar, który tu produkujemy, będzie miał zbyt, rynek zbytu będzie na to. Cały czas produkuję też, zobaczcie, wooden cases. Także też mam kolejny element, który mogę tu sprzedawać. Zobaczcie, trzy już czekają. Mamy po prostu produkcję tych case'ów, one też dadzą nam tutaj 110 market price, tego jest tam 600 chyba, tak? Tutaj mamy już 3, też 330, dodatkowy po prostu dodatkowy sposób na zarobek, tak? Rzeczy, których nie korzystujemy. Ale najważniejsze jest też to, nie będziemy się chciał teraz to przymieć, ale czy mamy small shelving rack, czyli to byłoby lepsze niż corner shelves, tak? Tutaj, zdecydowanie byłoby lepsze. Trzeba decydować się na to, jaki typ półki stawiamy w którym miejscu, żeby to lepiej po prostu działało. Co, już poszły? Już ich nie ma, simple circuity już zeszły, a tutaj teoretycznie powinny być cały czas, kurcze, produkowane. Tu mamy LED array, widzicie, mamy ich teraz nadmiar znowu. Także to akurat spoko, dlatego że akurat... A nikt nie przychodzi po simple circuity, no właśnie, ja je wezmę sam i przeniosę, bo widzę, że jakiś problem jest z nimi. Znowu. Dobra, proszę bardzo. A, dostały, doszła dostawa. No, tak jakby znowu się nudzili, nie mieli co robić, a mimo wszystko mają co robić, nie? Więc tak się zastanawiam, o co chodzi. Przecież też czuję, że być może tu więcej osób jest potrzebnych. Tu mamy dwie osoby pracujące. A tu mamy ile osób pracujących w tym miejscu? Też dwie. Tu dwie i tu dwie. Także to też jest podział całkiem okej, tak? Okej, moi drodzy, to musimy teraz mały komputerek jakoś zmontować, więc jakoś tutaj pobawić się w układankę teraz. I teraz tak, to nam daje, zobaczcie, ten LED Matrix, tutaj myślę, że dalej z LED Array musi być, ponieważ on daje nam równo dokładnie to, co nam potrzebne jest, tak? No musimy maksimum, ta 1600 zarobku jest za to. Tylko weź to teraz, człowieku, złóż w całości. Tu mamy Data Storage 2, teoretycznie potrzebujemy takie dwa niestety, będziemy mieli trochę więcej niż jest nam potrzebne. I Processing też będzie nam potrzebny. Bateria też nam będzie potrzebna oczywiście. Tego powiedzmy, że tutaj bateria. Najlepsze jest to, że bateria kompletnie nie jest potrzebna. Nie wiem dlaczego, ale nie jest potrzebna. Być może ten cały tutaj, te wszystkie rzeczy, które mamy, zastępują baterię. Może to nie jest ważne tutaj, ta bateria. LED Matrix jest. Small Register Bank jest. To teraz potrzebujemy jeszcze Logic Circuit. Okej. I teraz pewnie Simple Circuit również. Jak widzieliście, o, i w taki sposób 12 sekund będziemy to składać, ale takie rzeczy nam są potrzebne, czyli potrzebujemy tworzyć Small Register Banki, potrzebujemy tworzyć LED Matrix, żeby to wszystko móc zmontować i jeszcze do tego korzystać z zwykłych. Teoretycznie moglibyśmy zamontować może to w taki sposób, tak pokombinować, żeby być może używać dwóch,
Już mamy, proszę bardzo, apil na maksa, tak? Czyli teoretycznie tu już wszystko jest przygotowane tak jak trzeba. Logic Circuit, Simple Circuit, Small Register Bank. Mamy LEDA Rajów naprawdę bardzo dużo. Simple Circuit też mamy już nadmiar, w razie czego możemy generować, tylko ten Logic Circuit jeszcze jest potrzebny do produkcji. Czyli jeszcze nas czeka sporo akcji ze zmontowaniem tego, z przygotowaniem tak tutaj tego tej całości. Wooden case, możemy też w plastic case dać. O! Tylko plastic case ma zupełnie inny. A, widzicie, bo tu cały czas miałem plastic case. I tu trochę inaczej wygląda tutaj układ. A, no widzicie. Teraz tylko pytanie, czy da się to jakoś tak poprzestawiać, żeby to jednak dało radę, bo tu mamy mniej miejsca zdecydowanie. Ale myślę, że to się da jakoś... Może to się da jakoś poukładać? Patrzcie, da się poukładać. Da się to zmieścić w zwykły plastic case. I dalej, no widzicie, teoretycznie, statystycznie nawet plastic case jest lepszy. Jest mniejsza waga, teoretycznie. Jeszcze muszę go nazwać i proszę bardzo, w plastikowych case'ach możemy to wrzucać. Oczywiście te zwykłe simple case'y nie wchodzą w grę. Tu mamy te plastikowe case'y, które mam przygotowane. Też możemy z simple case'ów je robić. Także tutaj będzie trochę też zabawy. Proszę bardzo, możemy też nawet, zobaczcie, zmienić jak one wyglądają. Niech będą takie z klapką, o, proszę bardzo, takie z klapką. O, bardzo mi się podobają. I teraz trzeba oczywiście nazwać, to są pocket computer. Więc możemy nazwać je na przykład Lamtop. Okej. Lamtop, o, może nawet Pocket Lamtop. Tak? I nazwiemy go oczywiście, no Pocket Lamtop to jest pierwszy Pocket Lamtop, więc wiadomo, że to jest 1.0. Nazwiemy go oczywiście, to jest pierwsza wersja Pocket Lamtop 1.0 i Finish Design, i to jest nasz nowy design. Na szczęście spotyka, zobaczcie, nie mamy przegięcia z niczym, tu jest minimum, które potrzebujemy mieć. Market appeal na max, 1600 za sztukę. Ale teraz musimy, mając ten design, przygotować całą wielką sieć połączeń, która pozwoli nam zbierać te rzeczy. O matko, to będzie wyzwanie, więc ja tutaj zacznę planować, jak to wszystko ogarnąć, jak to pozbierać wszystkie rzeczy i postworzyć wszystkie miejsca pracy, nie mając zbyt dużo zysku mimo wszystko. O Jezu, a miejsca pracy też kosztują swoje. Także nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Więc moi drodzy, jak sami widzicie, tutaj mamy zrobiony Research Complete Metal Case. I mamy wszystko. Wszystko zostało w tym momencie, co mogliśmy wynaleźć, to wynaleźliśmy w tym akurat momencie. Także już nam nie jest potrzebne w żaden sposób tutaj tworzenie już nowych elementów. Znaczy, o, research nam nie jest już potrzebny kompletnie, więc możemy go wyłączyć. Możemy też babeczkę zatrudnić do czegoś innego w przyszłości. Na razie możemy ją zwolnić, na razie biega, ona do czegoś na pewno się przyda. Ale teraz, jak sami widzicie, możemy też oczywiście też zarobić trochę hajsu na tym, że zdekonstruujemy to. Teoretycznie design desk też możemy zdekonstruować. Nie wiem, czy dostaje się zdanie tyle pieniędzy, ile się za to włożyło. Chyba tak. Więc i tak oto wygląda ta gra, moi drodzy. Więc ona tutaj też jest ten problem, jaki ja tutaj czuję, że cały czas, ja tutaj w tym poziomie akurat czuję cały czas spadki pieniędzy. W sensie, no, mimo wszystko... O, tutaj widzę, że jakiś jest błąd. Dobra, to dlatego, że coś logistycznie tutaj zmieniałem. Być może nie dałem po prostu tutaj dostawy. Tak, być może nie zrobiłem tak. Tak, tutaj bo coś zmieniałem, bo tutaj, zobaczcie, ta część, ziomeczku, który tu produkuje, ten produkuje oczywiście te circuity, czyli te elementy tutaj, one po prostu lecą tutaj i my tutaj, ja sprzedaję na razie te lepsze araje, bo na razie nie jestem w stanie, nie mam pieniędzy na to, żeby móc tworzyć już komputerki w tym miejscu, więc moim zdaniem jedyny problem, jaki tu widzę w tej grze na daną chwilę, to jest kiepski balans zarobku, w sensie naprawdę wyciskam, ile się da z tego poziomu, tworząc, nie wiem, może za dużo ludzi mam, ale właśnie chodzi o to, że mam nadwyżki, które mogę sprzedawać, ale też to mało kasy daje teoretycznie. Teraz zobaczcie, jakie są podsumowania. Mamy 6000 za kalkulatory. No, na szczęście teraz za moduły 1800, bo zwiększyłem też rzeczywiście zarobek z tych modułów, więc już mam 5700 na koniec dnia, więc już jest trochę lepiej. Więc być może od samego początku trzeba by myśleć o tym, że nie sprzedawać tylko i wyłącznie kalkulatorów, czy rzeczy, które rzeczywiście najwięcej zarobku nam dają, ale gdzieś po drodze również opylać nadwyżki sprzętu, który mamy, bo po prostu jak mamy tutaj gdzieś na przykład za dużo jakichś tutaj, kurczę, surowców, które nam tutaj zajmują miejsce, warto je, kurczę, mimo wszystko opylać. To akurat wszystko jest pięknie zrobione, że akurat nie mamy, no tutaj mamy 10 baterii, więcej baterii niż nam potrzebne jest, więc teoretycznie moglibyśmy te baterie opylić, 110 za sztukę. Mogę je wziąć na przykład i pójść i opylić, bo akurat baterii mamy zapas dość duży.
i zawsze jakiś tam element dojdzie. Tak samo jak tutaj produkuję teraz pod specjalnie te case'y drewniane, tylko po to, żeby móc je opylać, żeby tylko na tym zarobić. Pytanie brzmi, jaki rzeczywiście jest zarobek na takich wooden case'ach. Więc moi drodzy, ja na razie robię pauzę. Dziękuję wam serdecznie za ten odcinek również, trochę długi znowu wyszedł, ale po tych 3 odcinkach będę wiedział, czy będę chciał robić serię dalej, bo to też zależy, żebyście wy tutaj mieli jakiś fan z oglądania tej serii, a no muszę przyznać tutaj otwarcie, że mimo wszystko czuję, że to gra jest też do pogrania bardziej. Tutaj dużo się dzieje, dużo jest takich zabaw, no których po prostu, które musimy po prostu ogarnąć sami. Na razie tutaj zwolnimy ją, nie jest mi potrzebna. Zwolnimy też ją. Na razie nie ma tutaj co robić, więc nie będzie mi tutaj hajsu, nie będzie mi zasysać bardziej. Więc jakby czuję, że mimo wszystko jest to gra, która będzie raczej do pogrania niż do oglądania. Przynajmniej tak to moje pierwsze jakby obserwacji, z pierwszego obserwacji tak wynika, więc no i też jeszcze będzie się gra rozwijała, więc na pewno będę chciał po rozwinięciu tej gry z powrotem do niej zajrzeć, zobaczyć co i jak, więc no oczywiście będę widział po waszych wyświetleniach, komentarzach i tak dalej, czy chcielibyście mieć z tego serię, zobaczyć czy nie. Jest lepiej, myślę, że też to, że sprzedajemy akurat te części, daje nam też duże plusy, więc myślę, że jesteśmy w stanie może jakoś wyjść na prostą, ale sami widzicie, że to wymaga po prostu inwestycji i cały czas tworzenia części, które będziemy sprzedawać. Dopiero potem, jak już rzeczywiście będziemy mieli wszystkie półprodukty do stworzenia, wtedy faktycznie moglibyśmy zająć się tym, żeby je przerabiać już na lepsze rzeczy i sprzedawać za wyższy zysk. No, te poziomy są na razie tak stworzone, że ledwo jesteśmy w stanie ogólnie tutaj prząść i ten gość też tutaj jakby ma problemy z dostarczaniem tych rzeczy, to może dlatego, że moja logistyka tu też jeszcze mogłaby przewidzieć, że te rzeczy można też dostarczać i jemu tutaj, żeby też miał możliwość dostarczania. Jak tam nie ma, to niech tutaj dostarcza, tak? Teoretycznie mógłby też dostawać z tego miejsca produkcyjnego. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja wam serdecznie dziękuję i zobaczymy, jaka będzie przyszłość serii. Czy to będzie na razie koniec, czy będziemy ją kontynuować. Trzymajcie się, cześć!